Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych. Moduł: wiadomości podstawowe. Temat: instalacja centralnego ogrzewania. Ogrzewanie centralne, którego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego wyodrębnienia podstawowych elementów. Dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z następujących elementów: kotła lub innego źródła ciepła, urządzeń zabezpieczających, grzejników, armatury, zaworów, połączonych między sobą przewodami. Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego. Czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do odbiorników, grzejników, jest najczęściej woda o maksymalnej temperaturze 95 stopni Celsjusza. Podziału instalacji centralnego ogrzewania możemy dokonać ze względu na: sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego, ogrzewanie grawitacyjne, ogrzewanie pompowe, sposób rozprowadzenia przewodów z rozdziałem górnym, z rozdziałem dolnym, sposób zabezpieczenia instalacji naczyniem wzbiorczym otwartym, zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym. A teraz pytanie: ogrzewanie grawitacyjne czy pompowe? W dzisiejszych czasach coraz powszechniej stosuje się ogrzewanie pompowe, w tym rozdzielaczowe. Jednak ciągle korzystamy z ogrzewania grawitacyjnego. Ogrzewanie grawitacyjne jest starą metodą wymuszania przepływu wody w instalacji. Nie wymaga energii elektrycznej. W wodnym ogrzewaniu grawitacyjnym wykorzystywane jest zjawisko unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej. Znajduje ono zastosowanie przede wszystkim w małych instalacjach z kotłem opalanym paliwem stałym. Ogrzewanie grawitacyjne posiada następujące wady: duża bezwładność, duże średnice przewodów w porównaniu z ogrzewaniem pompowym, duża pojemność wodna instalacji, kłopoty z prowadzeniem przewodów. Ogrzewanie pompowe jest to ogrzewanie, w którym obieg wody wymusza pompa, która wytwarza różnicę ciśnienia potrzebną do pokonania oporów hydraulicznych instalacji. Instalacje pompowe nie mają ograniczeń związanych z ich wielkością i rozległością. Podstawowym, najczęściej stosowanym systemem prowadzenia rur jest system dwururowy. Dlaczego więc warto wybrać ogrzewanie pompowe? Po pierwsze, woda w instalacji nagrzewa się szybciej. Pompa wytwarza wyższe ciśnienie, co umożliwia stosowanie rur o dużo mniejszych średnicach. Niższe są koszty rur, bo mniejsza jest ich średnica. Dzięki niewielkim średnicom mniejsze są straty ciepła w przewodach. Nie ma ograniczeń co do wielkości instalacji. Grzejniki można instalować poniżej kotła. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.